Hola amigo, z tej strony Lisek i dzisiaj kupujemy Leo Messiego zgodnie z waszymi zaleceniami, które pisaliście w komentarzach pod ostatnimi filmami. Leo Messi wchodzi do naszego składu, jeśli wam się to podoba, to łapeczka do góry obowiązkowo i klikajcie tam czerwony przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić, jak będziemy otwierać te 20, a te paczki jeszcze chyba się podwoją albo i potroją, bo zobaczcie jakie mamy grube paczki. O, brązowa paczka nagrody jako pierwsza. Paczki, same paczki specjalne, gramy mnóstwo draftów, jeden rzadki piłkarz, zawiera jednego rzadkiego piłkarza. Wiecie co, otwórzmy sobie tą jedną paczkę, bo dostałem ją nie wiadomo za co, nie wiadomo kiedy, ale ją dostałem, więc może już w tytule macie nie, że kupujemy Messiego, tylko że trafiliśmy Leo Messiego. Uwaga, niestety chyba nie. Więc mamy tutaj 20 paczek, póki co 18 z paczek specjalnych. Łącznie w tym momencie wartość tych paczek to jest gdzieś 500 000 końców, ale za niedługo te paczki będą warte gdzieś 2 miliony, 1,5 miliona końców. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w niedalekiej przyszłości. I tutaj pytanie do was. Kiedy mam te paczki otworzyć? Bo mocno się nad tym zastanawiam. W zasadzie wczoraj zagraliśmy 10 draftów. Dzisiaj zagramy także 10 draftów. W środę też zagramy pewnie 10 draftów. Ja myślałem o tym, żeby te wszystkie paczki otworzyć w środę podczas drużyny tygodnia. Jak wyjdzie nowa drużyna tygodnia, żeby wszystkie paczki wyskoczyły na naszych ekranach, ale pytanie do was, czy może macie jakieś inne plany i lepsze plany, żeby te paczki otworzyć w jakimś innym terminie? A przejdźmy do naszego składu, bo nasz skład wygląda następująco. Tak naprawdę w tym momencie zmieniają się dwie rzeczy. Cancelo leci na ławkę rezerwowych i tutaj wskakuje karta o nazwisku Semedo, Nelson Semedo, a na prawego skrzydłowego wlatuje Lionel Messi. A tak jak wspominałem już w pierwszych zdaniach na tym materiale, Leo Messi, dlaczego? Dlatego, że jest to karta potężna, dlatego, że jest to karta, którą tak naprawdę grają wszyscy zawodnicy z topu i mam nadzieję, że pomoże mi osiągnąć jeszcze lepszy rezultat, aniżeli w poprzedniej lidze weekendowej. Odnośnie jeszcze waszych komentarzy, ja w tym momencie spróbuję tutaj ułożyć jakąś formację, która sprawi, że o, czy to jest jaka formacja? 4-2-4. Ja nie wiem, czy 4-2-4 nie byłoby ok. Tylko że my mamy jednego napastnika. Nie chcę tracić znowu tych zmian pozycji, więc może coś innego wybierzemy. Okej, na ten moment to tak musi wyglądać, ale tutaj także do was pytanie, jakby to poukładać, żeby wszystko miało zgranie, albo jaką kartę nową kupić, żeby to wszystko lepiej wyglądało, przynajmniej jeśli chodzi o zgranie. Także wiele osób pytało o własną taktykę. Własna taktyka moja wygląda następująco. W tym momencie ona wygląda tak i taką taktyką gram. Food Champions grałem taktyką, która wygląda w taki sposób, więc małe zmiany, bo tak jak mówiłem, dla mnie ważne jest, żeby się rozwijać, żeby cały czas coś nowego próbować i żeby w końcu znaleźć ten złoty środek, bo tak jak mówię i mówiłem wcześniej, cały czas się tej nowej FIFA uczę, ja wcale nie czuję się dobry w tą grę, uczę się, trenuję i mam nadzieję, że w końcu zaczniemy grać nieźle co najmniej. W tym momencie mam już rozegrane ponad 350 spotkań, więc trenujemy, cały czas trenujemy i zagramy sobie jeden meczek Division Rivals, żeby tego Leo Messiego przetestować. A wracając do jednego komentarza, który był bardzo mocno łapkowany pod ostatnim filmem, odnośnie tego, że Damian, że ja mam taki skład, a Damian ma taki skład, wbiłem zaledwie 4 wygrane więcej od Damiana, to moim zdaniem jest to ogromny szacunek dla Damiana, że tak dobrze wszedł w tą FIFA i moim zdaniem w niedalekiej przyszłości wbije już tę elitę, którą tak naprawdę w FIFA 19 wbijał całą. Jednak te 4 spotkania więcej, to jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład osoby, które wbijają 30-0, a osoby, które wbijają 26-27, im wyższą wbijamy rangę, tym każde spotkanie wygrane więcej jest dużo więcej warte, aniżeli na przykład różnica pomiędzy 10 zwycięstwami a 13, moim zdaniem. Więc tak jak mówię, moim zdaniem tutaj ogromny podziw dla Damiana. Ja cały czas uważam, że jestem dosyć słaby w tą grę i cały czas trenuję, żeby móc kiedyś być lepszym. I odnośnie wszystkich komentarzy, ja wszystkie komentarze czytam, wszystkie komentarze szanuję, ale nie szanuję, absolutnie nigdy nie będę szanował wyzwisk, więc osoby, które wyzywają, które obrażają, czy cokolwiek innego, usuwamy, banujemy, nie chcę mieć z takimi osobami nic, dosłownie nic wspólnego, więc bardzo mi przykro, a za wszystkie komentarze dziękuję, ja jestem tu dla was, wy jesteście, żeby dobrze się bawić, mam nadzieję. I mam nadzieję, że wspólnie będziemy się rozwijać, bo wiem, że lubicie takie odcinki oglądać, a ja lubię komentarze czytać, więc teraz zaczynamy pierwszy meczyk w Division Rivals. Widzimy się na kamerce internetowej, bo bateria mi się rozładowuje, a jest godzina 16, kiedy to nagrywam, więc teraz widzimy się tutaj i lecimy.
Wow, ależ to jest przeciwnik, ależ to jest skład naszego rywala. Zobaczmy sobie, to jest Linas 7. Tak też się dzieje, to jest Linas 7, więc gramy z proplayerem, który na evencie w 19 był 28. No, zawodnik typowo top 100 w 19. Zobaczymy, skład potężny, skład dużo lepszy od mojego, bo sam Hulit kosztuje prawie tyle, co mój cały zespół. No, zobaczymy, jak się to spotkanie potoczy. Szczególnie, że będziemy testować cały czas naszą nową taktykę. Dodatkowo, nie mam pojęcia, zastanawiam się, jakie stroje bym mógł tutaj używać do moich spotkań Food Champions, bo jak widzicie, teraz testuję te stroje z Walencji, bardzo mi się spodobały, ale też niestety często jest tak, że FIFA nie do końca wie, jakie stroje wybrać dla drużyny przeciwnej w momencie kiedy ona automatycznie wybiera, i często, na przykład ostatnio była sytuacja taka, że mój przeciwnik miał stroje czerwone i one się dosyć mocno myliły, więc pytanie do Was, jakie stroje tutaj byście proponowali do mojego zespołu, bo ja nie mam pomysłu zbytnio, a może Wy znacie jakieś ciekawe stroje, które dobrze wyglądają i które są po prostu ciekawe. Na Kylian Mbappe, aj! Zapomniałem, że on tej lewej nogi praktycznie w ogóle nie ma. Gdybyśmy troszkę lepiej to rozegrali, to mielibyśmy na pewno większe szanse tutaj na bity Messi. A co tutaj się dzieje? Ja nie wiem. Dobrze, Leo Messi, lewa noga. I kurczę, zabrakło. Gdyby przyjął sobie tą piłkę, gdybyśmy uderzyli po krótkim słupku, to prawdopodobnie to byłby gol, ale niestety on z pierwszej piłki pierdzielnął. Ajajaj, mój błąd, bo mogłem poczekać trochę dłużej i to było, miałoby na pewno dużo większe szanse, żeby znalazł się w siatce. Cristiano Ronaldo znowu broni, ale on tutaj na krótkim ma dosyć niskich zawodników. N'Golo Kante faulowany, nie, to nie był faul. A ja popełniłem znowu błąd. I sędzia jest niewidoczny. Super. Bardzo często swoją drogą zauważyłem, że chyba w tej FIFA sędzia jest niewidoczny i zawodnicy mogą przez niego przebiegać. Nie wiem, czy to jest norma, czy to jakiś przypadek i bóg, ale tak przemyślałem sobie tą sprawę i bardzo dobrze by to wyglądało, gdyby sędzia był niewidoczny i zawodnicy mogli po prostu przed niego przebiegać. Albo żeby był przeźroczysty, o tak bym powiedział. Bo w normalnej piłce, no rzadko się zdarza, nie? Żeby piłkarze wbiegali w sędziego. A w FIFA 19, moim zdaniem, to często miało miejsce. O, ale tutaj błąd mojego oponenta i wyprowadzamy kontratak. Wow! Och, gdyby tylko tutaj ta noga Edera Militao troszkę się zawahała, to mielibyśmy naprawdę sytuację godną tego meczu i byśmy mieli sam na sam prawdopodobnie. Van Bissaka pięknie tutaj prawą stroną wszedł i mamy ładny odbiór Ferlana Mendiego, bo Ferlan Mendy to najlepszy prawy obrońca w grze, lewy obrońca w grze, czyli jak już tak coś takiego mówię, to wiedzcie, że już niebawem są duże szanse, że Bissaka pożegna się z naszym zespołem. Śmieję się oczywiście z tego, ale ostatnio jak powiedziałem coś takiego o Walkerze, no to Walkera już nie mam w naszym zespole. A to znaczy jest tam gdzieś na ławce rezerwowych, ale w pierwszym składzie już nie gra. Ajajajajaj, tam był Mbappe niekryty. Aj, chyba będzie rzut rożny, albo i nie. Panie sędzio, tu już powinno być koniec pierwszej części spotkania, a ty tutaj kombinujesz jakieś oszustwa. I koniec, do przerwy 1-1, nie jest, bo to jest mecz bez bramek, póki co, jakichkolwiek. 3-2 strzałek, no tak też myślałem, że mecz bardzo wyrównany. Póki co się badamy, ale ja zamierzam zaatakować. Wow, ależ znalazł idealnie i przestrzelił, to powinien być gol. Ewidentnie to powinien być gol. Mamy dużo szczęścia w tej sytuacji akurat, ale tam pięknie znalazł tego Neymara. No i tutaj to jest takie zagranie, którego trzeba szukać moim zdaniem w tej FIFA. Czyli poklepać i... Kylian Mbappe i to jest 1-0. Niewykorzystane okazje, to znaczy to nawet nie tyle niewykorzystane, co moim zdaniem mega dużo szczęścia w tamtej akcji, że akurat ta piłka nie znalazła się w siatce. Póki co Messi niewidoczny, ale to nie wiem, czy to nie jest wina tego, że akurat gramy formacją 4-4-2, gdzie ten Messi no nie ma zbytnio szans na pokazywanie swoich największych walorów.
Możemy w sumie przetestować. Nie, no, 4-2-3-1 nie będziemy testować, bo nie ma tam nawet taktyki ustawionej. Aj, gdybyśmy szybciej to rozegrali, szybciej piłeczkę by poszła do Ronaldo, to byśmy mieli znowu mega dobrą sytuację. A tak, jest dupa. Jak za dawnych lat chcieliśmy tutaj strzelić brameczkę. I powiem wam szczerze, że to cały czas jest nie najgorszy trik, bo ten zawodnik często dosyć przechodzi i radzi sobie w takich sytuacjach. Ale dobra, skupmy się, bo jest dosłownie ostatnia akcja mojego rywala. Tak myślę, że w tym meczu. Bez karnego tylko, please. Oh yeah, baby. O, dobrze, Desai. Dobrze. I co? No nie gadajcie, że to jest faul, ej. Johnny. O, koleżka tutaj wystrzelił niczym z armaty tą piłkę. Ja nie mam pojęcia, gdzie zagrać. Zagramy na krótko do Semedo. Bo wydaje mi się to lepszym pomysłem. Dobrze, Mbappe. I będzie sam na sam podej, to i no. Kurczę, pieczone. Dobra, mogliśmy drugą strzelić. Ale i tak mieliśmy, moim zdaniem, dosyć dużo szczęścia, że wygrywamy to spotkanie. Tak czy siak zagraliśmy nie najgorszy mecz z prosem z Anglii. Gdybyśmy tak chociaż jedno spotkanie więcej zagrali podczas Foot Champions w jednym z 8 spotkań, z którymi graliśmy zawodnikami na podobnym poziomie, to byśmy mieli dużo lepszy bilans. A tak, wynik 1-0. Jestem ciekawy tylko, ile punktów dostaniemy, bo jeśli... No to był na pewno zawodnik z pierwszej ligi, my jesteśmy aktualnie w drugiej, bo nie gram teraz Division Rivals, zacznę dopiero w czwartek. Okej, super, będę mógł grać w Champions, spoko. I zobaczmy, punktu 29, więc do tej pierwszej ligi powoli zmierzamy. Tutaj pytanie, czy jest sens do pierwszej rangi, pytanie, czy jest sens atakować pierwszą rangę, tego nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro i w czwartek, no jutro w sumie tylko. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, piszcie komentarze, bo... Tak jak mówię, tworzymy ten kanał wspólnie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Piona! Ależ to było nietypowe zakończenie. Siemano.